tym filmie dowiesz się, jak zdjąć tapetę ze ściany. Zdejmowanie tapety nie jest trudnym zadaniem. Należy jedynie postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w tym wideo oraz podjąć odpowiednie środki ostrożności. Do zdjęcia tapety będzie potrzebna woda. Uważnie zabezpiecz swoją podłogę, listwy przypodłogowe, a przede wszystkim instalacje elektryczne. Odłącz elektryczność w pomieszczeniu, w którym będziesz pracować. Jeśli w pomieszczeniu znajduje się np. grzejnik przymocowany do ściany, zdejmij go i osłoń, aby go zabezpieczyć. Wszystkie gniazdka elektryczne i włączniki należy zabezpieczyć taśmą klejącą oraz folią z tworzywa sztucznego. Przygotuj wiadro wody, preparat do usuwania tapety, szpatułkę lub szpachlę oraz gąbkę. Zmieszaj preparat z wodą z zachowaniem proporcji podanych przez producenta. Całość wymieszaj patykiem. Metoda zdejmowania tapety polega na dokładnym zmoczeniu powierzchni gąbki. W przypadku tapety wykonanej z dodatkiem zmiękczaczy lub nieco grubszej, czyli takiej jak ta, przetnij tapetę ostrzem noża lub użyj szczotki drucianej, aby preparat mógł całkowicie wsiąknąć. Odczekaj około 10 minut. Używając szpatułki, zdejmuj tapetę od góry do dołu. Tapetę zdejmuj delikatnie, jednocześnie zdzierając klej przy pomocy szpatułki. Zmocz ponownie papier przy pomocy gąbki, jeśli istnieje taka potrzeba. Po całkowitym usunięciu tapety, pozostaw ścianę do wyschnięcia na co najmniej 48 godzin. Uważnie osusz wilgotne miejsca przed ponownym podłączeniem elektryczności i włączeniem przełączników.